Wielki Sejm Wychodźstwa Polskiego przyjął w Detroit projekt powołania 100-tysięcznej armii z emigrantów polskich. Rok wcześniej władze Stanów Zjednoczonych przyznały Polakom prawo rekrutacji do tworzącej się w Ameryce Armii Polskiej. Większość żołnierzy trafiła do sformowanej we Francji Błękitnej Armii. Wojsko generała Hallera zasiliło m.in. 3000 ochotników z Chicago. 2 września 1917 roku Rada Stanu w Królestwie Polskim przejęła od niemieckich władz okupacyjnych sądownictwo. Od tej chwili sądy królewsko-polskie orzekały w imieniu korony polskiej. Na terenie królestwa utworzono 12 sądów okręgowych i 2 sądy apelacyjne w Warszawie i Lublinie. Sąd Najwyższy miał swoją siedzibę w Warszawie i obejmował swoją jurysdykcją całe królestwo. Rada Komisarzy Ludowych w Rosji, realizując postanowienia pokoju brzeskiego, specjalnym dekretem anulowała traktaty rozbiorowe Polski. Jednak nie pociągnęło to za sobą ani zwrotu ziem, ani innych dóbr zagrabionych w wyniku rozbiorów. Ziemie polskie znajdowały się w tym czasie w całości pod okupacją niemiecko-austriacką. Sprawa polska jest szczególnie nagląca dla Austrii, donosi 30 sierpnia 1918 roku ilustrowany kurier codzienny. Dziennik opisuje szczegółowo wyniki zjazdu monarchów i stanowisko austriackie. Najpierw załatwienie sprawy polskiej, a potem wspólna interwencja w Rosji. Trzydziestego sierpnia, 152 lata temu, urodził się Konstanty Skirmund, polityk i dyplomata, członek Komitetu Narodowego Polskiego. Był delegatem i doradcą w sprawie zagadnień odpowiedzialności za wywołanie wojny na konferencji pokojowej w Paryżu w 1919 roku. Był też posłem RP w Rzymie i Londynie, a także ministrem spraw zagranicznych, odznaczonym wielką wstęgą Orderu Odrodzenia Polski.